Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry God of War. No i znajdujemy się na wyspie, gdzie ostatnio zakończyliśmy sobie odcineczek. Będziemy próbować rozwalić ten pomnik, ale zanim to oczywiście zbierzmy sobie tą skrzyneczkę, która tutaj jest pod spodem. Okej, troszkę srebra. No i teraz tak, musimy pomyśleć, w jaki sposób możemy ten pomnik wywrócić. Dobra, ale zanim to oczywiście spróbujmy się trafić w tego. O rany! Jak on zamierzał sam się z tym uporać? Okej, tu chyba zniszczyłem to, co potrzeba było. Z tej strony nie widzę, żebym miał w coś wrzucić. Chyba za chwilę się przewróci. Jeszcze gdzieś jest coś do rozwalenia. Okej, w tą stronę nie przejdziemy. Z tej strony nie widzę, żebym w coś miał jeszcze rzucić. Czy my w ogóle zrobiliśmy tutaj kruka? Tak, to skończyliśmy w ogóle tą lokację na 100% w te dwa odcinki. Nie widzę, w co jeszcze mam tutaj walnąć, ale... Też nie mogę przejść bardziej na bok już. A, tutaj. Bogu nie da się tak łatwo pokonać, chłopcze. Wiem, tylko żartowałem. Lepiej też z nich nie żartować. Przepraszam. No dobrze, no to tak, ten obszar ukończyliśmy, więc wypływamy stąd. I płyniemy tutaj oddać tego questa, tak? Czy tam jest teleport obok? Jest, jeśli się nie mylę, więc możemy się przeteleportować. Będzie to na pewno szybsze. Przynajmniej w tej części gry, w tym etapie gry, bo wcześniej nie mogliśmy się teleportować do wybranych miejsc z jednego do drugiego, tylko mogliśmy się do centrum Niech to. Przenieść. Wieża pochłonęła kamień jedności, prawda? Chciałem znów polecieć. Tak, jaka wielka szkoda. No, między światami fajny rozpierdziel był, nie powiem, że nie. Podobało mi się to nawet. Dobra, mamy przejście już odpalone. Okej. Hej, wy! Posąg został obalony, duchu. Moja więź z tym światem znikła. Mogę teraz odszukać prawdziwego Boga Piorunów. Zapłaci za swój czyn. Dziękuję wam. Oddano przysługę, młot na Tora. Dzielny gość. Będzie sam szukał Tora. Dobra, jak my wyglądamy z ukończeniem tego etapu? Tego właściwie kawałka skrawka ziemi. 70... Tu jest to najlepsze, nie? Tu jest 88% nieukończone. Tu mam skończoną rzecz na przełęcz. Bardzo mnie to cieszy. Żelazną dotykę ukończyłem, wyspy, mityczne bramy, znaczniki informacji i starcia w szczelinie, tu są jeszcze na Wyspach Śmierci. Magazyn Fafnira, zabite kruki 3, no to już raczej tego nie zrobimy. Tu jeszcze jest też coś. Tutaj też. Tutaj to w ogóle nie będę nic mówił, bo tam jeszcze będziemy na pewno szli. Tu jest Walkiria, która jest tutaj. Jeśli się nie mylę, gdzieś w środku. Tu też czegoś nie zrobiłem. Jeszcze. Mityczne bramy, znaczniki starcia w szczelinie. Tu jest pewnie to. Na górze jeszcze też jest coś nieodkryte. Na przedgórzu nie ściągnąłem jednego kruka, oczywiście.
Ale tak szczerze, to oprócz tych rzeczy, czyli tych jaskiń, to dużo nam nie zostało do zrobienia już. Jest głupcem. Wracajmy do miejscówki Broka na samym środku. Właściwie teraz już nie tylko Broka, bo oni tam bracia obaj siedzą w tej chwili razem. No ale dobra, sklep Broka. I kontynuujemy fabułkę, nie? Dobra. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? To dzieła! Okej. To nie jest ulepszenie talizmanu, nie? Lewetania nie ulepsza, ostrza chaosu nie ulepsze. No a reszty nawet się nie opłaca. Mogę sprzedać co najwyżej artefakty. Okej, jeśli to ci wystarczy. Możemy służyć czymś jeszcze? Nie, tylko fajnie, że się dogadaliście. A. No cóż, i vice versa, chłopcze. A. Chyba trochę się zagalopowałem. Usłyszał to, co powinien i nie ma w tym nic złego. Tak czy siak. Przepraszam za swoje zachowanie. Czy to się tekstura zbugowała, czy mi się wydaje? Już to zrobiłem. Tak jak mówię? Chłopcze. Za tobą. Dobra, idziemy, Arte. Nie wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. No kruków Odyna troszeczkę żeśmy zlikwidowali, nie powiem, że nie, bo 22 z 43. Tą mapę mamy w ogóle w 78% ukończoną. Tutaj jest jeden kruk, jedna walkiria i jedno starcie w szczelinie, które za cholerę nie wiem w sumie gdzie jest, bo walkiria tutaj jest na pewno. Więc to jeszcze zrobię tutaj ten. To na razie olewam, bo tu mam 25%, a nie wiem tak naprawdę gdzie tutaj mogę jeszcze przejść. No dobra, lecimy do Jotunheimu. Mamy jeszcze sporo tych mapek do odkrycia, tak szczerze mówiąc. No dobra, udaj się do świata. No dobra, zaczynamy! Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim drugim okiem? Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok, czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! No dobra, w takim razie wróćmy do nich. To żeśmy się przenieśli do Jotunheimu. Czołem, takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... To... Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Chciałbym zbudował... Pokazał mi, ale musiałem... Odmówić. Muszę na chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie, już mi lepiej. Jak niby mamy przeszukać bebechy węża? Bebechy? Znowu idzie.
Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, drogu nie wiem, co węża nas czeka, w Midgardzie. Ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowania. Jeśli musicie coś zrobić, to znowu zmierzamy do rogu. To możemy zrobić to teraz? Nie no, nie gadaj. Przecież ja tych komnat to teraz nie zrobię z tymi... Nie ma opcji. Czekaj, ja mam iść tam? Wąż w którym jest miejscu? Przecież wąż jest z drugiej strony chyba. A, dobra, bo przecież te, tutaj z nim gadaliśmy wtedy, no tak, już pamiętam. Żeby w ten róg za... Gotów! Teraz powinien się też poziom wody opuścić, tak myślę. Statuini smutu tufa. Czy straciliśmy posąg? Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Czy to oznacza, że poziom wody się jednak podniósł, a nie opuścił? Czyli wpłyń w paszce węża. Damy się połknąć wężowi? A mamy wyjście młody? Nie mogę tego przegapić. A czy my mamy wyjście młody? Ej lol, nie podniosę, nie... A ona się przypadkiem jeszcze nie opuściła teraz? Bardziej? Nie, dobra. Chociaż wąż jest w wodzie, to woda się nie opuściła. To akurat ciekawe. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. Ale nie mamy wyjścia, młody. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś nowego. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna nas dziwić. No to jazda! Szczerze mam tylko nadzieję, że wydostaniemy się tą samą drogą, którą się tutaj dostaliśmy, nie? Brzuch bestii, spoko. Bo jak się nie wydostaniemy... Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Serio, mam nadzieję, że kurka wodna nie wyjdziemy drugą stroną, nie? Ten co Titanika udaje, czy się przeciągnął? Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. A! Ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak. W większości. No, nie licząc kwasu. Wąż jest. Nawet kurna skrzynkę wciągnął. Okej.
Będzie też zagadka, już widzę jakaś chyba. Gdyby dystans był mniejszy. W jakim sensie dystans byłby mniejszy? Dobra, tylko jak ja mam to zablokować? Aha, dobra, bo to się nie przekręciło do końca. Okej. Mimir, wiesz, gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Tutaj na górę też trzeba wskoczyć, bo jest tam skrzynia jakaś. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Symbol męstwa, okej. A tutaj? Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. Okej. Nic tutaj więcej nie ma? Nie było to takie trudne. Pytanie, czy nas wąż wypuści. Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Bifrost wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu! Idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Los to kolejne kłamstwo bogów. Kłamstwo bogów, no tak. Naprawdę wdałeś się w ojca. Czekaj, czy jak to zebrałem, to mi się zwiększył procent dokończenia tego. Bo teoretycznie zebrałem jakieś dwie skrzynie, nie? Jedną złotą, jedną z mityczną. Oho. Co się dzieje? Będzie żygał. No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda? Nie. Coś jest nie tak. No, wąż ma sraczkę. Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Wiedziałem, że wyjdziemy drugą stroną. Wiedziałem. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. Naprawdę nie domyślasz się, młody, co się dzieje? No kurna, wąż będzie kupę robił, no. Postaraj się nie przewrócić! Łódź się rusza! Trzymam cię!
Ktoś go właśnie pokonał? Nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. Martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! Miałem przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Nie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz, zemsta, nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Wciąż ci mało. Proszę! Nie! Przekonam! Musicie zaprzestać walki! Ty i ta twoja magia! Nienawidzę cię! Synu, proszę! Wysłuchaj mnie, chociaż! Już zginąć! Przestańcie, mówię! Rocz! Może byś się ogarnęła i pomogła nam. Lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj.
To nie moja krew. A to co? Czuję to! Nagle wszystko czuję! Możemy go zranić? Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu, tak. Jemioła mu zaszkodziła. Według Freyi jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłaczę. Już niebawem to wszystko się skończy! Tam! Przerwiecie walkę! Zmuszę was! Nie dać rady. Co za uczucie! Niebywałe uczucie! Jeszcze! Jeszcze nie przestał! Czuję! Czuję! Zimno! Zostaw mojego syna! Jest lepszy niż pamiętam! Myślisz, że to... Jesteś słaba, matko! Matko! Nie! Co za chłód? Cudownie! Takie opcje. Chłopcze! Kryształ! Atreusie! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Riva! Tak!
Kurde. Niesamowite! O, jak cudownie! Co? Wspaniałe! Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze nie przestawam! Dobra, ale Freję to już uratujemy w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I widzimy się jutro o 15:00. Miłego popołudnia, wbiję do linku w opisie. Cześć!